Dzień dobry, nazywam się Mirella Kryś i witam Państwa w mieszkaniu pracowni Kazimiery Łakowiczówny na oddziale Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Spędzimy wspólnie popołudnie na Gajowej w niewielkim, około 32-metrowym pokoju, w którym Kazimiera Łakowiczówna mieszkała przez ponad 30 lat. Postaram się wybrać dla Państwa kilka, kilkanaście różnych przedmiotów znajdujących się w tym pomieszczeniu i wiążących się z którymś z etapów z biografii poetki. Mam nadzieję, że z opowieści, które skrywają te rzeczy, uda nam się skomponować historię życia niesamowitej postaci, jaką była Iła. Serdecznie zapraszam! Zacznę od przedmiotu, który jest jednym z najcenniejszych, a jednocześnie najbardziej tajemniczych eksponatów z naszych zbiorów, proszę spojrzeć na posrebrzany, bardzo zniszczony i wyszczerbiony dzbanuszek na mleko z wybitymi u dołu oznaczeniami, prawdopodobnie datą oraz numerem. Rok 1822, jeżeli przyjmiemy, że to oznaczenie daty, jest ważny przede wszystkim dla polskiej literatury. Wydano wtedy ballady i romansa Adama Mickiewicza, które to dzieło uważa się za symboliczne otwarcie epoki romantyzmu. Według niestety niepotwierdzonej legendy dzbanek miał być prezentem dla Tomasza Promienistego Zana, wręczonym mu przez samego Mickiewicza. Obaj poeci byli jednymi z założycieli Towarzystwa Filomatów. Promienisty przekazał ten osobliwy przedmiot jednemu ze swoich synów, Klemensowi, który pracował jako adwokat. Ale jak dzbanek dotarł do rąk Iłakowiczówny? Otóż poetka była nieślubną córką wileńskiego mecenasa. Nigdy nie poznała swojego ojca, najprawdopodobniej zginął tragicznie, został zamordowany, zanim przyszła na świat. W jaki sposób dzbanek do mleka miałby zostać przekazany, właśnie ile? Tego nie wiemy. Czy to rzeczywiście pamiątka po jej dziadku romantyku i w jakich okolicznościach został zniszczony? Jak Państwo widzą, mamy w tej historii więcej pytań niż rozstrzygnięć, ale właśnie dzięki temu historia staje się tak fascynująca. I Łakowiczówna bardzo długo nie wiedziała, kim jest jej ojciec, a jeszcze dłużej ukrywała tę prawdę przed światem, fałszując swoją datę urodzenia. Jako mała dziewczynka straciła też matkę, więc była sierotą. Wychowywała się u swojego wuja Jakuba Jłakowicza na Łotwie. Być może za sprawą właśnie tego zdjęcia odnalazła ją jej zastępcza matka. Zofia bujną z platerzyberków postanowiła zabrać ją do swojego majątku w Stanisławowie i wychowywać. Dzięki niej Iła miała szansę nauczyć się ogłady, języków obcych, wielu umiejętności praktycznych oraz zdobyć imponujące wykształcenie. Uczęszczała do prywatnego gimnazjum Cecylii Platerówny w Warszawie, maturę zdała w Petersburgu. Dzięki finansowemu wsparciu zastępczej matki mogła studiować m.in. w Oksfordzie, gdzie uczęszczała na kursy dla cudzoziemek. Na Uniwersytecie Jagiellońskim przyswajała wiedzę i umiejętności z zakresu filologii polskiej. Uczyła się także języka angielskiego. O jej doskonałych wynikach w nauce świadczy indeks. Z przedmiotu poeci polscy XVI i XVII wieku oraz młodzi romantycy otrzymała ocenę celującą. Wykładał ten przedmiot profesor Stanisław Windakiewicz. To jemu i Łakowiczówna pokazała swój debiutancki tomik i karowe loty. Dał jej wówczas radę, którą chyba zachowała do końca swojej drogi twórczej. Nie czytać. Nie czytać nic z literatury współczesnej, tylko do romantyków i wstecz, inaczej pani nie zachowa swej oryginalności. Po skończeniu studiów ponownie przyjechała do Petersburga, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Niezwykle cenną pamiątką z tego okresu są emblematy siostry miłosierdzia. Iła, bo wtedy prosiła, aby właśnie tak ją nazywać, niosła pomoc rannym na froncie wschodnim. Zaznała tam wiele dobra i doświadczyła niebezpieczeństw, a największym było zachorowanie na dezenterię, kiedy groziła jej śmierć. Gdy po wojnie wróciła do Polski otrzymała pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Okres dwudziestolecia międzywojennego przyniósł przede wszystkim rozkwit twórczości Iłakowiczówny. Wydała między innymi napisaną jeszcze w Petersburgu bajeczną opowieść o królewiczu Laficzaniu, o żołnierzu Soju i dziewczynce Kio. Okładkę zaprojektował jej przyjaciel Witkacy. Prezentowany w mieszkaniu pracowni egzemplarz jest jednym z nielicznych zachowanych, ponieważ duża część nakładu spaliła się w mieszkaniu Iłakowiczówny przy ulicy Lipowej w Warszawie w 1944 roku. Z kolei w 1922 roku ukazały się rymy dziecięce z ilustracjami Zofii Stryjańskiej. Iła stała się w tym okresie uznaną w środowisku i znaną poetką. Kiedy wybuchła Druga wojna światowa, Iła jako urzędniczka państwowa otrzymała polecenie zabezpieczenia i chronienia dokumentów. Następnie zaproponowano jej, aby wraz z rządem ewakuowała się do Rumunii. Odrzucenie tej propozycji skutkowałoby utratą pracy, ale Iła nie chciała opuszczać kraju. Długo wahała się stojąc na granicy w kutach, kiedy otrzymała informację o nadejściu wojsk radzieckich. Miała wtedy ze sobą dwie torby. Jedną z jej niewielkim dobytkiem, a drugą z maszyną do pisania marki Remington, która do dzisiaj znajduje się w pokoju przygajowej. To nowoczesny i drogi sprzęt, więc i ułaczyła, że nie może jej zostawić w Warszawie. Tak opisywała moment przed przekroczeniem granicy. Więc wtedy w ostatniej chwili, nie mając czasu nawet włożyć butów, tylko w nocnych pantoflach dostałam się do auta, którym jechał kasjer funduszu MSZ. Bardzo oponowała wtedy żona jednego z sekretarzy ministra, bo przez to musiało zostać jej radio. Ale kasjer jednak ostatecznie mnie zabrał, nie radio. Niech mu Bóg da zdrowie! Radioodbiornik został, ale za to maszyna do pisania i łakowiczówny jeden ze współpasażerów wiózł na swoich kolanach. Chociaż w wojennej zawierusze i przez osiem lat pobytu w Siedmiogrodzie straciła niemal wszystko, to maszyna do pisania przywiozła ze sobą do Polski. A skoro mówimy o radiu, w pokoju i obok maszyny do pisania znajduje się także radioodbiornik. Z jednej strony wolała radio niż telewizję, o której mówiła, że to guma do rzucia dla oczu, podczas gdy radio ocala jeszcze wyobraźnię, ale z drugiej strony o funkcji tego medium miała dosyć niepochlebne zdanie. W takich słowach zrelacjonowała swojej lektorce Łucji Danielewskiej pewną rozmowę na ten temat. Telefonowano też do mnie z Warszawy i proszono o wypowiedź dla lata z radiem. Na zapytanie, jakie miejsce w moim życiu zajmuje radio, odpowiedziałam: Radio jest mi potrzebne, aby wiedzieć, która godzina. Czy pani sądzi, że odebrano to jako impertynencję? Nie? To dobrze. Bardzo irytowały ją audycje, podczas których czytano poezję. Mawiała: Nie wiem, jak to się dzieje, że jakaś makolągwa zawodzi i lamentuje, jakby kto umarł. Jedyny sposób właściwego recytowania wierszy to czytanie ich jak przepis z książki kucharskiej. Wróćmy do ośmioletniego pobytu Iłakowiczówny na emigracji. Najwięcej przedmiotów znajdujących się do dzisiaj w mieszkaniu pracowni to właśnie pamiątki z pobytu w Siedmiogrodzie, ponieważ stamtąd, choć nie bezpośrednio, bo pewien czas spędziła jeszcze w Warszawie, trafiła do Poznania. Przebywając w Rumunii poznała smak biedy, utrzymywała się samodzielnie, udzielała lekcji języków obcych, ale mieszkała i żyła bardzo skromnie. W jednym z miejsc, w którym się zatrzymała, poznała żydowską rodzinę szwarców, z którą zamieszkała. Wynajmowany przez nią pokój był pomieszczeniem samodzielnym, ale wchodziło się do niego przez Łazienkę. W 1944 roku właścicieli mieszkania wysiedlono i wywieziono do obozu, gdzie zginęli. Pamiątką po nich jest ten gliniany cpanuszek z czerwonym tulipanem. I łakowiczówna przywiozła z Siedmiogrodu także porannik i prześcieradło, które już w Poznaniu przepadło. Wiemy, że zamieniono je w pralni sióstr zakonnych na inne z inicjałami JL, a poetkę bardzo to wydarzenie zirytowało, skoro protestowała słowami, gdy tymczasem powinnam była otrzymać swoje własne, najprawdziwsze, konopne, siedmiogrodzkie prześcieradło. Taka zmiana to okropność. Oczywiście muszę moje uczciwe prześcieradło odzyskać. W siedmiogrodzkiej tuławce towarzyszył jej również, znajdujący się na stoliku obok łóżka i łakowiczówny, saladynowy budzik. Dzisiaj jest zatrzymany na godzinie siódmej, bo o tej godzinie miała odejść poetka, ale iła dużo wcześniej miewała problemy z jego funkcjonowaniem. Okazuje się, że już podczas emigracji budzik się popsuł, ale przewieziony do Poznania też szwankował ze względu na brak kluczowej, skrzydlatej śrubki. Pisarka gorąco prosiła o pomoc w tej sprawie Danielewską, regularnie odwiedzającą ją przy Gajowej. Nigdzie nie można nabyć skrzydlatej śrubki do budzika, która niedawno zaginęła bez wieści i nikt nie wie, co się z nią stało. Może pani potrafi uczynić cud nad budzikiem? Bardzo go lubię. Wiele razem przeżyliśmy, także na obczyźnie. Już raz poważnie chorował, i wówczas siedmiogrodzki zegarmistrz wprawił mu sprężynę od ściennego zegara. I cóż się okazało? Budzik zaczął drżeć, wzdychać, prawie spacerował po stole. Potem się uspokoił. A może pani synowie mają zdolności politechniczne i wynajdą taką śrubkę do nakręcania na chodzenie? Dlaczego Iłakowiczówna do końca życia nie kupiła nowego budzika? Właśnie dlatego, że ceniła wszystkie należące do niej przedmioty za wspomnienia, które w niej budziły, nawet jeżeli nie należały one do najprzyjemniejszych. Dzisiaj za ich sprawą to my możemy przywołać opowieść o Iłakowiczównie. Siedmiogrodzką pamiątką jest także biała skrzynia, która ma bardzo długą i równie ciekawą historię. Z opowieści poetki wiemy, że to w tym kufrze przywiozła cały swój dobytek do Warszawy, a potem do Poznania. Wcześniej pełnił funkcję regału na książki, ale po przerobieniu posłużył jej jako walizka, na co Iła zwracała uwagę swoim opiekunkom. Proszę o przyzwoite traktowanie skrzyni. To nie pomalowane na biało pudło do węgla, a kufer podróżny. Wykonał go dla Iłakowiczówny Polak, stolarz, również przebywający w Siedmiogrodzie, o nazwisku Bochenko. W klużu prowadził zakład, przed którym zawsze można było zobaczyć jakiegoś ptaka, ponieważ uwielbiał te zwierzęta. Iłakowiczówna poświęciła jego pamięci jeden ze swoich wierszy, w którym pisała Jest od lat trzydziestu stolarz, pan Bochenko, stary Polak, stary Polak koloszwarski pod dwunastym na Madziarskiej. Warsztat ma jak stolarze wszyscy, bzy pod oknem jak jaki artysta, a u okna nie kanarka, nie szpaka, błękitnego ów stolarz ma ptaka. Czasem śni mu się Polska cała, jakby się tuż tutaj chwiała, jakby z kłosów, chorągwi i świętych utkana i naprawdę piękna. Czasem inna Polska mu błyska, pełna zwady i łez i ucisku, wspomni, ciężkie jak kamień młyński, własne czarne chłopskie dzieciństwo. Lecz gdy bierze Hebel i piłę, znów ma oczy jasne i miłe, a u okna w klatce na haku bękitnego ma zawsze ptak. Zachował się nawet spis tego, co w skrzyni chowała Iłakowiczówna mieszkając w Poznaniu. Były tam między innymi plecionki pod nogi do pokoju, kapa na łóżko w kwiaty, worek z białym kocem, kawałki starego parawanu. Co kryje się pod tymi określeniami? Plecionki pod nogi to najprawdopodobniej niewielkie dywaniki, które wspomina wiele osób odwiedzających Iłakowiczównę, a które służyły wyłącznie do tego, aby w deszczowy dzień wytrzeć w nie buty i przesuwając się na nich dotrzeć do biurka poetki, przy którym udzielała lekcji języków obcych. Ten sam rytuał powtarzano także wtedy, gdy podłoga była wypastowana. W ten sposób goście nie brudzili parkietu. Z kolei parawany służyły jej do oddzielania części pokoju, które uważała za dosyć obszerny. Wspominała anegdotę, gdy za parawanem chowała się kobieta, chcąca wysłuchać tego, jak Iła prowadzi prywatne lekcje. W późniejszych latach życia, gdy Iłakowiczówna traciła wzrok i sprawność fizyczną, parawan kilkukrotnie przewracał się na nią, a poetka nie mogła uwolnić się z jego skrzydeł, zanim nie przyszła któraś z jej opiekunek lub sąsiadek. Pokój wynajmowany przez Iłakowiczównę był częścią dużego kilkupokojowego mieszkania sublokatorskiego ze wspólną kuchnią i łazienką. Mieszkanie zajmowało dużą powierzchnię, więc Iła często prosiła, aby dzwonić do niej o określonych godzinach, ponieważ z innych pomieszczeń nie była w stanie usłyszeć dźwięku wydawanego przez swój czarny aparat telefoniczny. Mówiła, Moja miła! Proszę telefonować wyłącznie po 9, po 14 lub po 20, bo gdy jestem w kuchni nie usłyszę telefonu. Trzeba pamiętać, że pokój mam wprawdzie przy zajezdni tramwajowej, ale kuchnię prawie przy hotelu Merkury. Jeżeli chodzi o ulubioną formę komunikacji iły, to z całą pewnością były to listy. Pamiątką po tym są przybory piśmiennicze, ale też lupa, a nawet za rękawki. Jeżeli natomiast chodzi o wizyty osobiste w mieszkaniu Przegajowej, to przyjmowała wyłącznie umówionych wcześniej gości. Pewnego razu miał ją odwiedzić poeta Ryszard Krynicki, ale został dosyć surowo odprawiony. Tak Juła zrelacjonowała tę rozmowę przez drzwi. Otóż, któregoś dnia pan Krynicki chciał złożyć mi wizytę bez uprzedzenia. Słysząc dzwonek, zapytałam: Kto to? Krynicki, padła odpowiedź: A kto pan jest? Poeta. Nie mogę pana przyjąć, bo dziś mam sprzątanie pokoju. Proszę do mnie kiedy zatelefonować. Mimo zachęty nie uczynił tego dotąd. Powiedziałam o tym, że jednym ze wspólnych pomieszczeń w dużym mieszkaniu sublokatorskim była łazienka, co prowokowało niemało problemów. W związku z tym, że korzystało z niej kilkanaście osób, Iłakowiczówna pewnego dnia postanowiła stworzyć regulamin korzystania z łazienki w mieszkaniach zagęszczonych. Tymczasem do porannej toalety służył jej skromny zestaw złożony z miski i dzbanka. W ostatnich latach życia niewidoma już I Łakowiczówna drogę między pokojem a łazienką nazywała czymś w rodzaju spaceru. Zawsze w tym wydawałoby się łatwym do wykonania zadaniu musiała korzystać z cudzej pomocy. Gdy straciła wzrok, w mieszkaniu raczej ubywało rzeczy, ponieważ jak sama stwierdziła, przedmioty stawały się jej wrogami, co z pewnością sprawiało ból. Przy tym nigdy nie pozbyła się przedmiotów co do użyteczności, których moglibyśmy mieć wątpliwości. W szufladach znajdziemy urocze broszki, wśród których króluje jedna z wizerunkiem Zorro. Natomiast pod oknem, przy kaloryferze, leży podkowa, której przez lata nie odłożono w inne miejsce, kierując się prośbą samej Iłakowiczówny. Proszę posłuchać, jak mówiła o tym swoim opiekunkom. Niech pani zapewni niezależność terytorialną podkowie leżącej pod oknem. Nie należy przesuwać jej ani w lewo, ani w prawo. Ma być tam, gdzie jest. To największa podkowa od największego konia na największe szczęście. I tak zostało do dzisiaj. W pokoju jest wiele przedmiotów, które były używane przez Iłakowiczównę na co dzień: szczoteczka do zębów, zastawa stołowa z porcelanowymi ptaszkami, które stawiała przy nakryciu każdego ze swoich gości. Przyprawy, szpilki do włosów, przybory do szycia. Różaniec jest najprawdopodobniej tym samym, który Iła zgubiła podczas wizyty u sławnego profesora historii literatury Wacława Kubackiego. Jeszcze przez wiele lat wspominała, jakim dobrodusznym gestem wykazał się, przywożąc go do Poznania, pomimo tego, że był niewierzący. Znajdziemy tu także stroje między innymi spódnice w okazałe kwiaty – Podobno długo szyła je sama, łącząc ze sobą chusty z cepeli. Część z rzeczy wyeksponowano dopiero po śmierci Iły i otwarciu muzeum, jak na przykład jej liczne odznaczenia. Węgierski złoty order pracy został jej przyznany, gdy zrezygnowała już z publicznych wyjść i nie opuszczała swojego mieszkania. Został więc wręczony jej przedstawicielce, a następnie przyniesiony do pokoju przygajowej. Być może razem ze świeżymi jajkami, które poetka jadała na kolację, popijając je z siadłym mlekiem i napojem zaparzonym z torebki miętowej herbaty. W tym głębokim, wygodnym fotelu Kazimiera Iłakowiczówna siedziała, gdy wręczano jej doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Proszę posłuchać fragmentu relacji z tego wydarzenia. Ubrana w ciepłą, pąsową podomkę, otulona szalem, na nogach miała ciepłe pantofelki. Nie można było inaczej skomponować jej stroju, bo grudzień wiał chłodem, a do holu wszyscy wchodzili prosto ze schodów. Nadszedł wreszcie moment, w którym powinna wygłosić słowa podziękowania. Z całą przekorą i wdziękiem oświadczyła wszystkim, którzy zechcieli się tak wielce trudzić dla mego honoru, składam serdeczne Bóg zapłać. Dyplom doktoratu honoris causa eksponowany jest w jej pokoju do dzisiaj. Na jednej ze ścian można zobaczyć portret Kazimiery Iłakowiczówny, namalowany przez Jadwigę Łubowską. Artystka zjawiła się w pokoju Iłły w październiku 1976 roku i została przywitana takimi słowami: Jakie pani ma wobec mnie niewidomej zamiary? Malarka poprosiła Iłakowiczównę o to, aby mogła obserwować ją podczas wykonywania codziennych czynności. Iła zgodziła się, choć zapowiedziała bez ogródek. Musi pani wiedzieć, że ja nie zamierzam niczego zmieniać w moim zwyczaju. Efekt jej pracy, na prośbę poetki oceniło kilka bliskich jej osób. Przedmiotem sporu był kolor oczu. Na portrecie są ciemne, wygasłe, prawie czarne. Tymczasem dawna znajoma Iło orzekła, że ta zawsze miała oczy koloru niebieskiego. Czy ich barwa zmartwiała po wielu latach od utraty wzroku? Tego nie wiemy. Portret autorstwa łubowskiej został zakupiony przez bibliotekę imienia Edwarda Raczyńskiego, dzisiaj Biblioteka Raczyńskich, która objęła pieczę nad mieszkaniem pracownią Kazimiery Iłakowiczówny. Muzeum otwarto dla zwiedzających 16 lutego 1984 roku w rocznicę śmierci pisarki. O pokoju na Poznańskich Jeżycach w secesyjnej kamienicy mówiła: Nigdy nie rozstanę się z moim śmiesznym gospodarstwem. Na nim, jak na wołowej skórze, zapisana jest część mojego życia. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Państwa co do tego, że nigdy się z tym miejscem nie rozstała, właśnie ze względu na wszystkie przedmioty, które opowiadają o niej. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia!